Siemano, siemano, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki lekki vlog warsztatowy, ale oczywiście będzie powiązany z C385, a mianowicie montujemy nowe galwanizowane odciągi do 80-tki. Zapraszam Was na nowy odcinek. A więc, w mojej 80-tce, proszę Państwa, jest stary typ, no to nie można tego nazwać odciągiem, odbojnikiem. No, ci co mają coś z tym wspólnego wiedzą o co chodzi. W nowszych typach mamy tutaj cybanty, odciągi montowane do zwolnic. A w starszych typach są tutaj, ja to nazywam odbojniki, nie wiem jak to się fachowo nazywa. One po prostu już były też widać tuningowane przez poprzedniego lub poprzednich właścicieli. Wszystko byłoby ok, gdybyśmy mieli maszyny jednakowego rozstawu ramion. Wiecie o co chodzi, takie, no, szczególnie te starsze maszyny, pługi, brony ciężkie, kultywatory, one miały wszystkie jeden rozstaw mocowań do ramion. I wtedy, jeśli to jest tak, to jest ok. One, powiem Wam szczerze, że raczej spełniałyby swoją normę, swoje zadanie. Tutaj nie byłoby z tym jakichś problemów. Też tutaj kiedyś ktoś mi też wspominał w komentarzach, że jest to na nawet nie głupie ten sposób. Ale sprawy się komplikują, tak jak przy mojej talerzówce, że talerzówka ma szerszy rozstaw ramion. Czyli po prostu, powiedzmy, wyjdzie to tak. No z dwóch stron byśmy musieli, prawda? I zobaczcie co się wtedy robi. To w ogóle nie spełnia wtedy przy szerszym rozstawie ramion. Nie spełnia swojego zadania, to talerzówka by tańczyła za tym traktorem breakdance'a, można powiedzieć. No po prostu nie spełniałoby to swojego zadania i nic by z tego nie było. To jest dostosowane do dawnych PRL-owskich maszyn, które zazwyczaj w większości miały jeden rozstaw ramion. A dzisiejsze współczesne maszyny, no jest to trochę inaczej wszystko wygląda. One są produkowane już pod inne ciągniki. Także no trzeba też ciągnik trochę przystosowywać do nowszych maszyn, no bo wiadomo, ciągnik to jest, są lata 70, 80, także to nie idzie wszystko w parze z współczesnymi maszynami i trzeba tutaj w miarę poprawki robić i już Wam pokażę, co mamy tutaj. Też Wam od razu powiem, że czasami warto poszperać w internecie. Jeździłem po sklepach z częściami, to wszędzie chcieli za komplet tych odciągów około 600 zł malowanych podkładem. No a w internecie jak dobrze się poszuka, to za 480, no plus przesyłka, to powiedzmy 500 zł. Galwanizowane, nie wymagające żadnej konserwacji odciągi, naprawdę mi się bardzo spodobały one. Także w dzisiejszym odcinku właśnie montujemy odciągi do 80-tki i zobaczymy jak ona będzie wyglądać. No, tutaj zadanie ich wszyscy chyba znają jak i na czym polegają odciągi. No łańcuchy, to samo są łańcuchy, tylko tutaj zamiast śruby rzymskiej mamy zabezpieczenia w postaci stworzni małych i tak to wygląda. A więc montujemy teraz cybanty, które powinny być tutaj. Najśmieszniejsze jest to, że te zwolnice też są przecież z tamtych lat i one już miały te wcięcia na cybanty, do których powinny być mocowane odciągi, więc trochę też nie rozumiem dlaczego, czy to od typu zależało, no ale w bądź razie nowsze modele 80-tek miały już odciągi boczne, takie jak te moje, które będę montował, a starsze typy miały te odbojniki, proszę Państwa, a więc zaczynamy montaż. I tu mamy pierwszy napotkany problem, a mianowicie cybanty po nabiciu na zwolnicę rozszerzyły się. No i problem jest taki, że po prostu tutaj odległość między pierwszym a drugim jest zbyt duża i nie pasuje do otworów. A tu jeszcze mamy 80 od spodu. I widzicie, tu chyba gdzieś to słyszałem, jak są wybite te ramiona, to chyba stąd olej kapie, coś mi się wydaje. To znaczy kapie, on no, poci się tak może, nie tam, że się leje, nie? Ale dobra, nie odbiegajmy od tematu. No i tutaj przygotowałem sobie warunki trochę ciasne. O, właśnie mi coś kapnęło na rękę, kurde. Taki oto ściągacz. Widzicie o co chodzi w nim? O, trochę jedną ręką mi naprawdę kiepsko jest, wam powiem. Ale czego się nie da robić,
dla dobrych ujęć, nie? Jeszcze muszę trochę odkręcić. Zaraz muszę jednak położyć kamerę. Taki to układ. No bez tego nie ma szans, po prostu się rozchodzą. Ja czułem, że to tak może być z tym problem. Że nie będą, no i tak, jakby były za bardzo luźne, a to by to też, kurde, była lipa potem przy pracy z maszynie i no muszą być takie spasowane, ale czy po prostu są bardzo spasowane, czy są niedopasowane, to też jest taka kwestia, no wiecie jak to jest z tymi częściami. No ale zaraz mi się wydaje, że tym ściągaczem, tylko ta podkładka, kurczę, za mocno mi wystaje, no... Wydaje mi się, że powinno dać to radę. Zaraz spróbuję, niestety nie mogę tutaj wszystkiego nagrać, bo no leżę, jak widzicie, pod ciągnikiem i nie jest tutaj zbyt komfortowo i nie ma zbyt dużo miejsca. Ale zaraz to ściągnę i może wejdzie. Zaraz wam spróbuję coś pokazać. I już jest uchwyt nasz. Zrobiłem tak, jak pokazywałem tą metodą. No tutaj mogły trochę gwinty się, kurczę, końcówki, no ale dobra, cieszę się, bo już się, wiecie co, obawiałem, że trzeba będzie, kurczę, kogoś ściągać do tej zabawy, bo tutaj no naprawdę takie rzeczy niektóre po prostu wymagają użycia siły, dobrego uderzenia i tym podobne, a tu chodzi o to, że no nie mamy w ogóle podejścia, rozumiecie? I no już myślałem, że naprawdę może być trudno, ale udało mi się włożyć, nie złapać od razu śrub, ale stukając, tak jak tu widzicie, stukając w to miejsce, cyband u góry był tak ściśnięty, że po prostu trzymał i się nie cofał, bo bałem się, że będzie się cofać przy stukaniu wszystko, ale tego problemu nie było i już możemy tą na tej zwolnicy dokręcić sobie, mamy założony uchwyt, także no trochę to skomplikowane, bardziej przez brak podejścia i dojścia. Gdyby było koło zdjęte lux robota, możemy sobie wyprawiać co chcemy. Przy założonym kole, no niestety to trochę jest utrudnione. Dobra, działamy chyba z następnym. Mamy cybanty pozakładane z uchwytami. Bardzo ładnie to wygląda. Tylko jest jeden mankament, który mnie zastanawia. Czy wy to widzicie tutaj? Uchwyt odciągu nie jest osi z uchwytem ramiona. I kurczę, obawiam się, że tu może być z tym problem. No nie wiem, nie będę jeszcze panikował. Zaraz założymy ramiona, odciągi. Bo obawiam się, że mogą występować niepotrzebne naprężenia przy opuszczaniu lub przy podnoszeniu, jeśli nie jest w osi, bo żeby łańcuchy lub odciągi pracowały prawidłowo, powinny być w osi, a tutaj... No nie wiem. Zobaczymy. Zaraz to już składamy. Teraz jesteśmy na zewnątrz. No tam trudno jest dostęp, znaczy dostęp, no trudno pod ciągnikiem, jak to jakby koła ściągnąć, to byłoby pięknie, ale dać spokój do montażu odciągów, ściągać koła, no. Nie, ten lewy wszedł bardzo dobrze, z prawym było tych problemów, że tym napinaczem śrubowym trzeba było się wspomóc. A i tu jeszcze będziemy musieli odwoje ściągnąć po dwie śruby, jakieś tam chyba wejście 4. A więc teraz przynoszę... odciąg i montujemy, zaczniemy chyba od lewego sobie. No, zobaczymy co tutaj się będzie działo w ogóle. Dobra, tutaj sobie możemy zamontować ten odciąg. No tutaj jego montaż, to tam on tutaj jest na tym właśnie wachliwym kółeczku. Także tutaj wszystko git. To banalnie proste. Zabezpieczonko sobie ujrzymy od razu. No i zobaczymy, czy to będzie prawidłowo wszystko działać. Dobra. No bo tutaj uchwyt na zabezpieczenie chyba od środka, bo tutaj jest blisko zbliżona opona, także... Dobra, teraz tutaj przenieśmy się. A tutaj jeszcze ja wiem, że coś był problem. Jak przymierzałem je z otworem na ten... No, odciąg zaraz. No, chyba z tym był, tutaj się właśnie będzie
stukać sobie trochę. No bo płonę to tak nie bardzo raczej. Po prostu tutaj ten otwór jest tak stary, nieużywany, że jest... podnieś. Tyle co wszedł mi wystarczy. No tu pracuje wszystko bez najmniejszych zarzutów. I tutaj mamy fajną na otworach, zobaczcie sobie. No to wszyscy wiedzą przecież, o co chodzi. Wybieramy sobie szerokość i któryś tam otwór nam, prawda, pasuje. I mamy jakoś tam to poblokowane, także to jest fajne. A więc montujemy teraz z drugiej strony i zaraz coś tam wam pokażę. No i czynność oczywiście z drugiej strony, to samo, banalnie, prosto. Nie, no tutaj najwięcej roboty to jest właśnie z cybantami, żeby je zamontować. Bo tutaj już nie wiem, czy ten otwór jeden będzie bez problemu. O, tutaj jabłka nie wyrobione, jeszcze dość ciasno chodzą. Ale pochodzi trochę, to się to wyluzi. No tutaj u mnie ramiona te są do regeneracji lub do wymiany, bo no słabo to u mnie wygląda z tymi ramionami. Rozbite są tutaj te wycieki, o których wcześniej wspominałem, także... Także tak to wygląda. Widzicie wszystko? Chyba widzicie, dobra. I teraz tu zakładamy tego pana. No i tutaj ten też, kurde, ma opory, żeby wejść. Zaraz go młoteczkiem przywitamy. No ten to całkiem jakoś nie chce współpracować. Nie wiem dlaczego. No i mamy już odciągi z lewej, jak i z prawej strony założone. Jak to będzie funkcjonować, nie wiem. Okaże się dopiero to w talerzówce. Proszę Państwa, upłynęło kilka tygodni od założenia odciągów. Wrzucam to do tego samego odcinka, aby pokazać Wam, które rzeczy zrobiłem źle. No i co nie do końca jest precyzyjne w tych odciągach. Nie chciało mi się już robić osobnego odcinku. Popełniłem błąd znaczący. Bardzo spostrzegawczy widzowie, jak tylko pierwszy raz się pojawiły te odciągi, od razu mi w komentarzach pisali, że to zostało źle założone. A mianowicie, że założone zostały na te otwory, a powinno iść przez ramię wieszaka. No i tutaj był mój największy błąd. Chociaż zagłębiając się w ten temat, czytając bardzo dużo na temat tych odciągów, jak i również ramion w tych modelach ciągnika, no to też nie do końca, bo po prostu tak. Sfożnie były, są dostosowane do tego, aby przechodziły przez wieszak. Ale z tego co wiem, niektórzy też montują w te otwory, to tylko po prostu przerabiają sfożnie. Dlaczego do końca tego nie wiem. Tak powinno być zrobione jak jest teraz. No i tam oczywiście w początkowej części filmu zobaczyliście jak to, no uznajmy, nieprawidłowo montuje do tych pierwszych otworów. Nieprawidłowo, bo sfożeń jest dostosowany do tego. Gdyby był krótszy sfożeń, moim zdaniem nie miałoby to wielkiego wpływu, gdybyśmy założyli na ten otwór pierwszy. Ale z racji tego, że sfożeń był za długi, w tym przy talerzówce został on wygięty. Druga rzecz, mocowania do zwolnic. W początkowej części filmu widzieliście, jak były zamocowane te oto uchwyty dołem. No i tak jak ja tam wspominałem, one się nie zgadzały w osi z tutaj z przednią częścią ramienia. No i teraz powiem wam, ja je odwróciłem i one nadal się nie zgrywają, ale jest mniejsze naprężenia idą. Chodzi o to, że jak się podnosiło podnośnik do góry, zmieniała się bardzo różnica i wiecie, u mnie są niestety ramiona dość
widzicie, wybite. No one są do renowacji, a nawet zastanawiam się nad zakupem nowym całego kompletu z eurohakami. Po prostu to było wiadomo przy zakupie, że tutaj ramiona są wybite i tu nie ma jakiejś filozofii. I dlatego to wszystko funkcjonowało, bo to działało. Ale no, bo widać było, powstawało naprężenia. Przy podnoszeniu do samej góry, tylko takie czasami brzdaleng było słychać, że gdzieś tam coś przeskoczyło na którymś stworzeniu, który ma luz. Gdyby nie luzy, prawdopodobnie coś by się wygięło. Albo coś by się urwało. Zostały założone tak, co jeszcze przy założeniu tym jest bliżej to. I mamy teraz większe pole manewru tutaj na tym, na otworach, bo wtedy mieliśmy tak naprawdę tylko do połowy i tutaj się nam wychodził już profil. Można było też uszkodzić, zgiąć go po prostu i nawet w oponę mógł wejść. Także no, założyłem tak, jest po prostu masywniej. Mamy cały profil włożony jeden drugi, mamy do dyspozycji bardzo dużo otworów. Ale też, gdy podniesiemy gdzieś na taką wysokość, około 15 cm wyżej, dopiero one działają wtedy, powiedzmy, prawidłowo. A tak się rozszerzają, jak opuszczamy. Także no, tutaj już innej opcji nie ma. Popełniłem... Ja w ogóle zobaczyłem też na filmie u kogoś na YouTube, że to można założyć z boku, bo u mnie było od spodu. Ale czy od spodu, czy z tej strony, nie do końca to jest tak, jakby powinno, żeby to było idealnie. Powinno być, jak wiecie, w osi 100, czyli jest jakieś... No tu już myślałem nad tym, żeby to właśnie odcinać, no i spawać, no ale kurczę, miało być to... dedykowane do C385. Dajcie znać w komentarzach, czy u was, jak gdzieś możecie, podeślijcie zdjęcia i czy u was właśnie tutaj mocowanie odciągu zgadza się w jednej osi z mocowaniem ramienia. Jak to wygląda oryginalnie w tych do 902, chyba że w tych nowszych wersjach C385 też już chyba były odciągi. Albo i nie, nie wiem, to już mniejsza o to. Także temat odciągów dość kontrowersyjny, bo miały być fajne w okazyjnej cenie, a powiem wam, no nie chcę też oceniać, no zobaczymy jak on teraz będzie pracował, jak jest założony, wtedy no na pewno jest bezpieczniej teraz. Ale no kurczę, tak jak mówiłem wam, chyba tam na początku wspominałem, że były do wyboru właśnie takie zwykłe, malowane podkładem, a tutaj w internecie trafiły się galwanizowane, więc te, no zastanawiam się jak tampe właśnie miały mocowania, czy to jest tak jak być powinno, po prostu tak to było oryginalnie, ale wydaje mi się, że nie, że jednak w osi to musi być. No ale w bądź razie w końcu niby bardzo banalnie prosta rzecz, montaż odciągów, a popatrzcie jak się nie ma do końca na ten temat wiedzy, ileż to błędów można popełnić przy zamontowaniu tak naprawdę głupich odciągów. Dobra, kończymy w końcu ten odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!